Ola Jordan, 36L. Tancerka i jurorka tańca z gwiazdami, udzieliła bardzo osobistego wywiadu brytyjskiemu magazynowi Hello. Karierę tancerki rozpoczęła w wieku 12 lat u boku Przemysława Łowickiego. Para wygrała otwarte Mistrzostwa Polski w 1999 i zajęła 12 miejsce w Mistrzostwach Świata 2000. Reklama w tym samym roku Jordan rozpoczęła treningi z Jamesem Jordanem, obecnym mężem, z którym zajęła drugie miejsce w turnieju Blackpool Professional Racing Stars Latin 2006 oraz trzecie na British Championships for Professional Latin 2006. 2006 rok to także początek jej wielkiej przygody z telewizją i tanecznymi programami rozrywkowymi w Street co Dancing, popularnym show BBC One. Partnerowała wielu, gwiazdą ekranu. W parze z Chrisem Hollinsem wygrała finał siódmego sezonu. Od 2 marca 2018 jest jurorką polsatowskiego tańca z gwiazdami, gdzie zasiadła w fotelu Beaty Teżkiewicz. W magazynie, Hello, ukazał się wywiad z i jej mężem Jamesem Jordanem. Para opowiada o swoim życiu. Pokazuje nowy dom i zdradza, między innymi, że po latach ciężkich treningów ma problem z zajściem, w ciąży. Stara się o to bezskutecznie od ponad dwóch lat. Chciałabym być mamą z całego serca. Myślałam, że to się samo stanie, naturalnie. James też jest już zdesperowany. By mieć dziecko. Marzę o tym. To jedyny prezent, jaki chciałabym mu dać. Sądziłam. Że jak większość kobiet sama zdecyduje o tym, kiedy będę miała dziecko. Że najpierw zrobię karierę, a potem urodzę. Niestety, tak się nie stało wyznaje z bólem Jordan. Szansą na posiadanie malucha jest dla nich zapłodnienie in vitro. Ironia polega na tym, że przez 17 lat, podczas trwania naszej kariery, robiliśmy wszystko by nie mieć dzieci. Trudno jest bowiem pogodzić taniec z życiem rodzinnym, mówi James. Teraz, kiedy w końcu zapragnęliśmy mieć dziecko, okazało się, że nie możemy. Po konsultacjach z lekarzem postanowiliśmy spróbować zapłodnienia in vitro. Mamy nadzieję, że zrealizujemy nasze dziecięce marzenia o rodzinie. Tancerka tłumaczy, że postanowiła opowiedzieć o swoim problemie ponieważ w każdym wywiadzie pytana jest to dziecko. Próby uniknięcia odpowiedzi na to pytanie stają się coraz trudniejsze, więc zdecydowaliśmy się przyznać do wszystkiego. Zobacz więcej materiałów.